Dużo plusu dla Beaty Szydło. O nowym rządzie mówimy. Beaty Szydło. Dużo plusu, że bardzo dużo roboty zrobiła Beata Szydło. Pozytywnej pracy. Bo tutaj jakaś muzyczka w Radiu Maryja, a to żydowskie płaczki, a to jakieś takie mizerable. Mizerable to przerywnik z tym Radiem Maryja. Ale i tak czekamy na godzinę 13, mamy umówione aktualności dnia, proszę Państwa. W międzyczasie LGBT w kinotece. Słuchamy Radia Maryja. Cześć Boże. Ja tutaj na Wiesz. Ja dzwonię w taki gdzieś właśnie skąd do tego pana Jadwiga. Witamy pani Jadwiga. Ale nie chodzi mi już właśnie o sprawy, które są poruszane w audycji, ale chodzi mi o tego pana, który dzwonił poprzednio. Po prostu mi go żal, że się nie dało państwu dokończyć tego, co on chciał coś ważnego powiedzieć. Naprawdę mnie to z góry wesołowało, bo ten człowiek, który płakał, który chciał coś jeszcze dopowiedzieć ze swojego nocy, z własnego przeżycia. Po prostu nie było... Nie potraktowałem w ten sposób człowieka, który dzwoni, który tam czekał, który zaczął się zadzwonić, jakby się radnik oczekiwał. Naprawdę, dziękuję bardzo. Dziękuję pani Jadwiko. Audycja ma swoje tematy i to nie było na temat. Poza tym nie jest to poradnia. Antena nie jest poradnią. My nie możemy wysłuchiwać długich zwierzeń intymnych niekiedy bardzo, bo nie wolno pewnych rzeczy upubliczniać. Od tego jest poradnia. Trzeba pójść na rozmowę osobistą przy zamkniętych drzwiach. Także no, nie do wszystkiego jest antena. Także to jest oczywiście, jest to pewna trudność i przykrość, ale pewne prawa obowiązują. Słuchamy Radia Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy? Kogo witamy? Tu z tej strony Waleria. Witamy panią Walerię, słuchamy. Północy i chciałam podzielić się z taką refleksją, że byłam kiedyś na wycieczce w Gdańsk-Brzeszcz i tam jest taka mała miejscowość, Matemblewo nazywa się. Tam jest figura Matki Bożej Brzemiennej. I moja córka w tym czasie była na podtrzymaniu po 7 miesiącu ciąży w szpitalu. Tam mi kierowca autobusu powiedział, że mam wziąć butelkę, tam jest ta Matka Boża, stoi na wodzie źródlanej i tam są takie graniki i mam wziąć tej wody i tej córce do szpitala zawieźć. Ja z taką chęcią jechałam do tego domu, żeby jej to dowieźć, żeby tylko dotrzymała. No i muszę powiedzieć, że urodziła. Donosiła, urodziła piękną córeczkę, naturalnie tej wody się napiła i tą wodę jeszcze zostawiła, obmyła później to dziecko, jak się urodziło w tej wodzie. Jest tak, była piękną córeczką małą, w tej chwili ma 20 lat i jest już na studiach we Wrocławiu i przyjęła sobie medycynę położniczą. I powiedziała tak, mamo, przecież tylko o to chodziło, żebym ja mogła malutkie dzieci u siebie przyjmować. No już jest po pierwszym roku i nie rezygnuję. Cieszę się bardzo z tego, to chciałam się tym podzielić, a właśnie o tym świętym Geraszcie. To dzisiaj słyszę pierwszy raz i dziękuję bardzo i szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże pani Walerio. No właśnie, Matka Boża Brzemienna, Matemblewo. Znane, ale dlatego gdzieś ta audycja, tym bardziej, że to redemptorysta, a Radio Maryja zbudowali redemptoryści i posługują redemptoryści, a ojciec Andrzej Laskosz jest kustoszem w naszym sanktuarium w Toruniu. W kościele rodziny Radio Maryja, bo tak często pierwszy mówił o naszym gościem. Ja myślę, że pani Walerio, trzeba też i tak powiedzieć, że są przeróżne miejsca, jedziemy do Lourdes, oczywiście każdy wodę stamtąd przywozi.
czy gdzieś gdzie są źródełka, choćby Gieczną, to jest słynny teraz tutaj w Polsce, więc no to jest wiara, po prostu no trzeba być człowiekiem bardzo wierzącym i jeśli ja jestem wierzący, to nawet taka woda też na pewno cuda czyni, ale bardziej ważniejsze jest na pewno to, że czytam Pismo Święte, poznaję Jezusa Chrystusa i naśladuję Pana przez to, że jestem blisko Niego, trzymając choćby ten dialogu, to jest ważne. Każdy z nas ma pewne doświadczenia, różne doświadczenia, ktoś ma takie doświadczenie, choćby albo z wodą, to też o tym trzeba pamiętać. Słuchamy Radio Maryja. Ale Bóg nas nie Myślę, że właśnie po to jest taka audycja, żebyśmy mówili też o takich świętych, którzy może mało są znani jeszcze w Polsce, chociaż myślę, że święty Gerard poprzez Radio Maryja jest już dobrze znany. Trzeba też podkreślić, drodzy słuchacze, że święty Gerard żył tylko 29 lat i w tym 5 lat życia zakonne u redemptorystów, więc każdy dzień jest bardzo ważny, byśmy go wykorzystywali, bo my nie wiemy, jak długo będziemy żyć. Jedna nasza droga, która wszystkich prowadzi, to jest droga prowadząca do nieba i to jest najważniejsze, byśmy każdy jeden dzień wykorzystywali. Mogę jeszcze dodać, że właściwie w naszym życiu duchowym chrześcijaństwem to musimy być otwarci, czujni, ponieważ informacje docierające o tej rzeczywistości duchowej możemy otrzymać z różnych stron. Czy to będzie Radio Maryja, czy to będzie sąsiad, czy to będzie homilia w kościele, czy to będę sąsiadką wracała, która podzieli się, co ją dotknęło podczas homilii, czy podczas danej nabożeństwa. Możemy z różnych stron. Ważne, żebyśmy byli otwarci na Pana Boga. Słuchamy Radio Maryja. Cześć, proszę bardzo, ja chciałam zapytać przede wszystkim właśnie o możliwość wybycia z tej huśtawki, bo rozumiem, czy to jest tylko możliwość z tego kościoła, właśnie kult świętego Gerarda, czy jakieś możliwość zdobycia tej huśtawki, bo pisałam się po internecie w trakcie audycji, ale niestety nigdzie nie widzę możliwości zamówienia tej huśtawki. Proszę Panią, ja myślę, że na pewno w sanktuarium tutaj w Toruniu te chusteczki są, w Szczecinie na pewno też są świętego Gerarda, w Mater Domini na pewno, tam po prostu w sercu, gdzie są relikwie świętego Gerarda, jak najbardziej, więc w innych domach klasztornych, które nie wiem, po prostu są właśnie no to niech wyjedzie do Izraela, bo tak się nie zgadza, no. Jest jeden rząd, a nie dwa, no i jeden wygrał, no to trudno. To się nie zgadza. No to trzeba przecierpieć. Ten też Patryk spod Gdańska miał lekki zawał serca. Ja mówię, słuchaj, twoja choroba ciebie zabija, bo ty jesteś niecierpliwy i chcesz na
nagle tu mieć jak ta chciwa Żyduba. Nagle wiesz to, albo żeby nie utracić, aby nie utracić majątku, który nagromadziła i niekoniecznie czy w Polsce, tu czy tam, bo to problem jeden, prawda? Jak po wyganiali 40 tysięcy ludzi eksmisji, 40 tysięcy eksmisji mieszkania, pozawierali, co zrobili, to przecież wiadomo, że albo posprzedawali majątek ulokowy, a to tu, a to tam. No niestety, Jezus powiedział, krew na was i na wasze potomstwo. To jest z Ewangelii. Czytaj Ewangelię. A że wykręcicie, wykompilujecie, no to Ewangelia jest w śmietniku, na bruku, na ziemi, na glebie, na krzaku, w centrum Warszawy, o zgrodzo, dookoła, po żydowsku, Maggor, Misawit. Ja bardzo lubię język hebrajski, nawet chciałam iść studiować język hebrajski, ale jak wszyscy mówią dookoła, że język żydowski stary jako taki nie istnieje, jest martwy, no to po co mi ten nowy? Mi potrzebny był język Biblii, biblijny. Te modlitwy znaleźć sobie w internecie do świętego Gerarda, czy też może wybrać się po prostu, czy tutaj do Torunia, do nas, czy do Szczecina, zrobić sobie taką pielgrzymkę, by jeszcze przesyłać pomocy świętego Gerarda. Ale proszę panią, pani jest bardzo życzliwą osobą, bo pani ma męża, to jest małżeństwo, to mąż i żona, jesteście ze sobą. Ale w kochanie. Wspaniały przykrok, jaki pan wam daje, że jesteście ze sobą. Reszta oczywiście trzeba modlitwy, jeszcze raz modlitwy. Niech pani jest duże. Jesteście otwarci na darę życia. To jest ważne, bardzo ważne. A czy otrzymacie to życie, to już jest w ręku Pana Boga. Tak, małżeństwa niepłodne są w jakiś sposób troszkę, trzeba przyznać, zaniedbane w kościele naszym na temat małżeństw wielodzietnych. W ogóle no to są różne duszpasterstwa, różna pomoc, natomiast jeżeli chodzi o małżeństwa niepłodne, to w nielicznych parafiach w Polsce są takie wspólnoty wspierania tychże małżeństw. Właśnie jest Towarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych z prawami Sara, na przykład w parafii Chrystusa Króla Bielsku Biały, czy tam ksiądz Mirosław Dziable z parafii Świętego Krzyża Kazimierza, Świętego Kazimierza w Krakowie. Można w internecie poszukać Abraham i Sara Stowarzyszenie Małżeństw Niepłodnych i tam są też pomoce duchowe, by po prostu nie zwątpić choć Bożą i nadal żyć radością właśnie tą, że jesteśmy razem i razem możemy jako małżonkowie modlić się, wspierając się, krocząc do naszego celu. Naszym celem jest życie wieczne z Bogiem w niebie. Po chwilę muzyki Ojca ogłoszymy. Za długo, jeżeli to jest reklama, to za długo to trwa. Gdzie specjaliści? No gdzie specjaliści? Za długo piosenka trwa. Za długo. Do widzenia. Tyle się dziady uczą, żeby głupie były. Tak jak to apostoł Paweł powiedział, chcieli być mądrymi, a stali się głupi. No to ja przepraszam bardzo, jestem Radio Polskie 24 i co, mam nagle transmisję i Wojciech Młynarski i jakiś kabaret, transmisja? Za długo reklama. No ja prowadziłam teokratyczną szkołę służby kazodziejskiej, to ja w 10 części sekundy od razu widzę, że coś jest nie tak. Ale to popa. Albo jakieś babki to dopowiadają się. Och, my się tak długo uczyłyśmy, studia pokończyłyśmy i różne jeszcze inne dodatki, że nam się te pieniądze należą. No to przecież one się nie uczyły, żeby mieć pieniądze, tylko żeby służyć Polsce, żeby służyć krajowi, żeby same były zadowolone i włożyły swoją pracę w to, a pieniądze to dopiero na końcu. Ale jeżeli ona mówi o pieniądzach, że one po to się uczyły, to kiedyś tak ludzie myśleli, że mój dziadek też do mojej siostry mówił,
Kiedyś, słuchaj, to twoje technikum elektryczne to jest nic nie warte. To musi być inżynier, inżynier. No to jeżeli tak, Polska będzie myśleć, to będzie głupia wciąż. Przed szkodą i po szkodzie. A w Niemczech to idą do zawodówki. I w zawodówce to może być nawet wyższy poziom jak gdzieś tutaj technikum w Warszawie, bo tu szkolnictwo to zawsze jest na najniższym poziomie w Warszawie. I tu ci mogą wszystko zepsuć, nawet śpiewakowi operowemu to na okulniku 2 mogą głos zepsuć. Bo gdzieś tam się uczy od dziecka przy matce też. Czy ojcu z rodziny ma naturalnie po matce, po ojcu, po rodzicach piękny głos, w szkole mogą zepsuć. Była taka jedna, proszę państwa, pieśniarka, której głos zepsuli. Zepsuli głos. Ona straciła głos i ona stwierdziła, że już jest do niczego. Minęło parę lat, tam dobrą miała korepetytorkę, panią profesor, nauczyciel, to zrobiła taki głos, że śpiewała Turandot. Że śpiewała jeszcze lepiej jak kiedyś. Jest takie doświadczenie w historii. A to jest zagadka, czytaj, czytaj, bo to na żywo było mówione. Ale więcej proszę przeczytać na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl czy na Facebooku Spotkania Malzenskie Wielka Brytania. Facebook Spotkania Malzenskie Wielka Brytania. Już wyje, dziaduwa, już wyje, bo tak, w teatrze się nie wyżywa. Się nie wyżyła w teatrze, to musi się tu wyżyć. Niedziela, pewnie niedziela. Parafia świętego Andrzeja Boboli w Londynie na Hammersmith 12. Obrzydliwy ma głos ta baba. Się nie wyżyła w teatrze, bo jej nie wpuścili tutaj do teatru współczesnego. To chodzi i wyje tu w Radiu Maryja. Rodzina i radość to jest tylko z Biblią. Biblia nie może być w śmietniku. Wyjmij dziaduwa Biblię ze śmietnika.